Policjanci z Wydziału Kryminalnego podejrzewali, że w jednym z mieszkań na terenie Lubina może znajdować się spora ilość narkotyków. Gdy zapukali do mieszkania, jego lokator był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Podczas przeszukania ujawnili i zabezpieczyli u zatrzymanego środki odurzające oraz wagę do porcjowania tych narkotyków. Mieszkaniec Lubina amfetaminę i marihuanę trzymał w kuchni. Policjanci ujawnili narkotyki, które znajdowały się za szafką kuchenną oraz na blacie stołu. 42-letni lubinianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia.